Sklep Hadron. Cześć. Przyjechał do nas Mercedes klasa V na doposażenie w multimedia, więc przede wszystkim w monitor dla dzieci, a dla kierowcy w system Android Auto czy CarPlay, czyli fabryczne radio będzie wyświetlało na przykład mapy Google'a. Wszystko zepniemy w całość, tak żeby system rozrywki był funkcjonalny i przydatny w rodzinnych podróżach. Zainteresowani? To zapraszamy do naszego filmu. Rozpoczynamy od wyjęcia klimatronika, ponieważ musimy go przesunąć tak, aby zmieścić tu 15-calowy monitor. Podwiesimy tu monitor niemieckiej marki Ampere. 15 cali to taki rozmiar akurat do tego auta. Alternatywnym i mniej inwazyjnym rozwiązaniem byłby tu zestaw ekranów multimedialnych zagłówkowych z Androidem. Oczywiście linki do produktów, o których tu dziś mówimy, znajdziecie w opisie tego filmu. Nasz monitor nie ma Androida, więc dodamy tu przystawkę Mi Box. Ten Mi Box jest o tyle ważny, że wyjdziemy z niego sygnałem na nasz monitor, jak i na fabryczny wyświetlacz z przodu. Skoro już mowa o przodzie auta, to pod fabryczne radio podłączymy tu moduł Android Auto dla posiadaczy telefonów z Androidem i CarPlay dla właścicieli iPhone'ów. Nasz moduł Android Auto ma wejście HDMI, więc przez to wejście wejdziemy sygnałem z Mi Boxa na ten fabryczny wyświetlacz. I już mamy CarPlay, czyli interfejs działający bezprzewodowo z iPhone'em, zresztą Android Auto z Androidem 11 też działa bezprzewodowo. Nie będziemy tu się skupiać, jak działa Android Auto czy CarPlay. Wystarczy powiedzieć, że macie tu mapy Google, Apple, Waze, Spotify, Tidala, internetowe radio, działa zestaw głośno mówiący. Generalnie wszystko, czego Mercedes Wam nie dał fabrycznie. Oczywiście też działa ten fabryczny interfejs Mercedesa. Generalnie w starszych Mercedesach Android Auto robi się tutaj tym modułem, a w nowszych, jak tutaj w AMG, można Android Auto odblokować softowo. Zakładamy tu też router samochodowy, tak żeby zapewnić na stałe internet w aucie dla naszej przystawki Mi Box. I teraz po wprowadzeniu sygnału z Mi Boxa przez moduł Android Auto i po udostępnieniu internetu mamy Android TV także na fabrycznym wyświetlaczu. Daje nam to YouTube'a, Netflixa i co nam jeszcze przyjdzie do głowy, ponieważ wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play. Z tyłu oczywiście podwiesiliśmy i podłączyliśmy nasz monitor. Działa to tak, że monitor i ekran fabryczny mogą wyświetlać to samo lub mogą działać oddzielnie, czyli z przodu mamy na przykład nawigację, mapy Google'a, a z tyłu to będzie jakaś bajka dla dzieci. Dzieci oczywiście mogą też korzystać ze słuchawek bezprzewodowych. Przy okazji założyliśmy tu i podłączyliśmy wideorejestrator na przód auta marki Blackview, to jest model 750S. I to by było tyle na dziś. Potrzebne linki są w opisie tego filmu. Tam też znajdziecie kontakt do nas w razie jakichkolwiek pytań. Do następnego filmu.